duch gór i mała zbieraczka kłosów. Żył kiedyś w najbardziej urodzajnej części Karkonoszy pewien niezwykle bogaty gospodarz, który był jednak tak chciwy, że nawet biednym zbieraczom kłosów skąpił tego, co sami zdołali uzbierać. Złym wzrokiem wypatrywał każdego kłoska, jaki pilnie zbierały dziecięce rączki. Jedna z małych zbieraczek kłosów, która oddawała się swemu zajęciu ze szczególną pilnością i zapałem, była złemu człowiekowi prawdziwą drzazgą w oku. Była to Eliza, córka Hanny. Dziewczynka ta była tak pogodna i miła jak promień słońca. Z jej oczu biła czystość jej serca. Eliza nie miała jeszcze 8 lat, ale była najlepszą podporą dla owdowiałej matki. Rób tylko na klockach te swoje koronki, matulu, mówiła zawsze. Ja zatroszczę się już o dom. I rzeczywiście, jak wiatr leciała zwinna pomiędzy izbą a komorą, tam i z powrotem, tam i z powrotem, stała przy piecu, gotowała zupę, prała, zamiatała, a we wszystkim była sprawna jak prawdziwa gospodyni domowa. Każdy we wsi lubił miłą i dzielną Elizę, tylko bogaty gospodarz jej nie sprzyjał. Eliza jednak nie zauważała nieżyczliwości wstrętnego człowieka, bo tak jej serce było pełne pogodnych myśli. A najbardziej radosna była wtedy, gdy z zebranych kłosów miała przygotować mąkę i upiec chleb. Pewnego razu w szczególnie bogate i owocne lato wiele snopków stało jeszcze na polu, ponieważ nie mieściły się już w stodole bogacza. Eliza, która przy szukaniu kłosów nie podnosiła wzroku od ziemi, nieumyślnie całkiem podeszła w pobliże stojących snopków. Naraz poczuła, jak twarda, silna ręka łapie ją za ramię, wściekłe oczy patrzą na nią, a druga ręka wyrywa jej z rączek zawiniątko z kłosami, które zbierała dobre 2 godziny. Nauczę cię mnie okradać, krzyknął gospodarz, który bardzo dobrze wiedział, jakie kłamstwo wypowiedział tymi słowami. Eliza stała blada i drżąca, nie mogąc wypowiedzieć żadnego słowa. Zamurowało cię? Wrzasnął zły człowiek i potrząsnął dzieckiem tak, że straciło na moment słuch i wzrok. Pomocy, pomocy! Krzyczała Eliza w śmiertelnym przerażeniu. Ledwie wykrzyknęła te słowa, kiedy z lasu, który graniczył z polem, wyskoczył na rumaku jeździec w ognisto-czerwonym płaszczu ze wzburzoną brodą i w kapeluszu jeździeckim na głowie. Jechał przez pole. Tuż przy gospodarzu zeskoczył z konia, złapawszy go, zaczął miotać nim w te i z powrotem i trząść, tak, że grubas latał jak piórko. Potem jeździec rzucił coś błyszczącego, podobnego do pioruna, w stojące na polu snopki, tak, że zaczęły one natychmiast płonąć. Żebyś ty też wiedział, jak to jest, kiedy ktoś zabiera ci zbiory. A targniesz się jeszcze raz kiedyś na tych biedaków, to spalę ci dom i gospodarstwo. Zapamiętaj to sobie. A ty, kochana mała, chodź. Zwrócił się do drżącego dziecka i podniósł je na swego parskającego konia. Kiedy zabrzmiał dzwon na nieszpory, Eliza wróciła do wsi. Matka siedziała jeszcze spokojnie i gorliwie przy pracy. Przyniosłaś dużo kłosów? Zapytała córkę. Eliza potrząsnęła głową. Matka, spojrzawszy na nią, powiedziała zdumiona. Córeczko, ty przecież niesiesz kłosy zaplecione na głowie. I przy tych słowach zdjęła z loków Elizy ogromny wieniec. Wianek ten w jej rękach stał się nagle bardzo ciężki, a kiedy obie przyjrzały mu się dokładniej, zobaczyły, że zrobiony był z najczystszego złota. To dopiero była niespodzianka. Eliza musiała teraz matce wszystko opowiedzieć, a matka nie mogła w to wcale uwierzyć. Dopiero kiedy poszła z dzieckiem na pole i kiedy zobaczyła czarną jak węgiel plamę spalenizny, zrozumiała, że mała nie śniła wcale. Złoty wieniec przyniósł obu biednym dobrobyt do domu. Eliza nie potrzebowała zbierać już kłosów na obcych polach.
a gospodarz? Od tej pory nie targał się już więcej na małych zbieraczy kłosów. Jako straszne ostrzeżenie dla niego co roku na środku jego pola znajdowała się ta sama węglisto-czarna plama spalenizny. Ludzie nazwali ją plamą ducha gór, a wszyscy dokładnie wiedzieli, kto był tym tajemniczym jeźdźcem.